kurde, już mnie straszyli, że nie ma nawozów i to, co zamówione, nie dojedzie. No, na szczęście jest. Dojechało w zaklepanej wcześniej cenie. Także nie ma się co martwić. Siemka z pola, na którym zastosowałem podwójną dawkę regulacji ochrony fungicydowej. Szczęście w nieszczęściu, nie był to jakiś zabieg mega mocny, tutaj jakby skierowany na ten zabieg, więc to, co zastosowałem, no w sumie było mocne, ale nie było jakieś tam bardzo mocne. Jakby przechodząc do konkretów, zastosowałem tu Tilmor, czyli finalnie wyszło, że niemal w podwójnej dawce, czyli chyba 1,4 litra na hektar łącznie poszło, oraz antywylegacz około litra na hektar, bo to chyba 0,5 dodawałem, więc już można by powiedzieć, że niemal takie końskie dawki. Natomiast no przebieg pogody, chyba przebieg pogody, ale też może i ogólnie też okazuje się, że tak jak pisaliście w komentarzach, że robimy gdzieś tam jakieś nakłady na poprzeczniakach i tak dalej, też widać faktycznie, że w tych miejscach, szczególnie jeżeli chodzi o regulacje w zbożach wiosną, to widać, że w miejscach nakładek albo są żółte końcówki liści, albo te rośliny są zdecydowanie niższe. Natomiast jesienią może ten układ pogodowy jest troszeczkę inny. Rośliny są też może jakoś inaczej na to reagują. No nie wiem, no po prostu efekt jest taki, że plantacja jest bardzo fajnie wyregulowana, ochroniona. Dodatkowo zastosowałem też mocznik Pulre 120 kg na hektar. To było przed samym agroshow zastosowane. Widać gdzieś tam pojedyncze żółte liście, ale zobaczcie, mimo wszystko plantacja ciemna, bardzo ładna, wyregulowana, fajnie siedzi ten rzepaczek. Zobaczcie, jak fajnie, tu gdzie ma miejsce, to już w ogóle jest petarda, nie? Tu gdzie ma miejsce, to w ogóle jest petarda. I co, no nie byłbym sobą, jakbym czegoś, jakiegoś osobnika nie wyrwał, a weźmy wcale nie jakiegoś takiego dużego, tu gdzie jest troszeczkę gęściej, wyrwijmy nawet taką mniejszą sztukę. O, a to niestety nic fajnego nam się nie wyrwało. Z takim wręcz przeciętnym korzeniem wyostrz się. Halo! Więc wyrwiemy coś następnego, bo tutaj szału nie było. No ale są i takie sztuki, no i są takie sztuki też. Tutaj teraz ciut może ładniejszego coś. O, tu już zdecydowanie lepiej. Z naszą przyjaciółką dżowniczką. Ile mamy liści? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiąty wychodzi. Czyli nie jest to roślina jakoś mega, mega wyrośnięta. Fajnie zobaczcie, jak tutaj stożek wzrostu wciągnięty. Nie jest plantacja mega wyrośnięta. Widziałem pola, których praktycznie nie było widać międzyrzędzi, z potężnymi liśćmi jak u kapusty. U mnie widzicie, jak to wygląda. Jak na koniec października, to można by powiedzieć, że jakichś tam rewelacji nie ma, no bo wiele właśnie, tak jak wspomniałem, jest upraw takich, że te rzepaki są bardzo duże, bardzo wyrośnięte, no i tak na pierwszy rzut oka dużo bardziej cieszą oko. Natomiast uważam, że ta plantacja, ogólnie moje rzepaki, bo to niemal wszystkie tak wyglądają, wyglądają naprawdę po prostu dobrze. Nie są jakieś rewelacyjne, nie są jakieś wyjątkowe, ale są w pełni poprawne. Tutaj się nie ma do czego przyczepić, a może jest, bo gdzieś tam pojawiają się jakieś pojedyncze samosiewy, gdzie troszeczkę obsada jest gorsza, gdzie był rzepak mniejszy, gdzie wschody były troszeczkę słabsze, chociaż wschody były w miarę wyrównane, natomiast w miejscach, gdzie było wilgoci więcej, czyli w dołkach, rzepak szedł szybciej, na górkach, gdzie było troszeczkę mniej, szedł wolniej. Natomiast zobaczcie, nawet tam dalej, pozwolę sobie trochę przybliżyć, zobaczcie, górki, nie górki, fajnie wszystko jest pokryte roślinnością, fajnie wygląda. Myślę, że naprawdę się nie ma się do czego przyczepić. Bardzo fajnie przygotowany rzepak do zimy. No, pogodę jak na razie zapowiadałem nam cały czas, że tak powiem, dodatnią, więc on jeszcze, chociaż uważam, że chociażby jeszcze po jednym liściku, że tak powiem, dorobi, więc będzie gdzieś tam 8-10 liści na spoczynek zimowy. Nie jest to jakiś szał, natomiast no chyba przyczepić się nie ma absolutnie co do czego. Szybki luk na drugie pole z rzepakiem. Naprawdę uważam, że rzepaki wyglądają fajnie. A podanie mocznika to był strzał w dziesiątkę.
drzewem zielona. Ja cię kręcę. Szunka. W tej całości masy za to pieniądze. Nie patrz tak. Też gulki łysawy. To pomału o zawracaniu być, panie. No właśnie. Wentylator by się przydał. Co ten pan wymyśla? Za głupotki opowiada, nie? Sam jest jak wentylator, co? Wentylator, dokładnie. Córka Weronika. Ja sobie niedawno słuchałem. Chodzę i szukam wilgotnościomierza. A on co? Na drabince sobie podróż zrobił. Kurde. Trzeba mieć szczęście, co? Żeby nie spadł. Ja pierdzielę, no gdzieś go odłożyłem, kurcze. Ojejesz. Pomału kończymy koszenie, bo znowu tam są ze cztery suszarnie chyba nakoszone i kończymy. I kończymy, ponieważ zapowiadają jakieś tam deszcze i tak dalej. Ja nie mam tego dachu jeszcze zrobionego. A po drugie, wilgotność w dalszym ciągu jest wysoka. Nie wiem, ja już powiem wam, że już nie wiem. Nie mam pojęcia, o co to chodzi. Nie mam pojęcia, o co chodzi z kukurydzą w tym roku. Nie mam pojęcia. Tak mokra, że to się po prostu w głowie nie mieści. O, tu muszę troszkę opuścić. Leć. No nic, na to nie poradzimy. Nie wiem, powiem wam, że po prostu nie mam zielonego pojęcia, czemu ona jest taka mokra. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam. Wszystko zrobione na tych polach, powiedzmy, tak samo. Wszędzie poszedł kurzak, wszędzie ta sama dawka mocznika, polifoski. No wszystko to samo, po prostu wszystko to samo. Wszyściutko. I odmiany, przecież ja miałem maksymalnie, miałem 240 i ta 240 schodziła z wilgotnością 28-27. Nie wiem, ja po prostu jestem chyba głupi już na to i no nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. Co tu poszło nie tak, że ta kukurydza tak mocno trzyma wilgoci. Co prawda, no dosyć leci, ale wiecie, no przy wilgotności powyżej tam 30%, 30 kilku, no to te plony też zawsze są wyższe, nie? No. Zresztą mamy tyle nakoszone, że ja nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć, jaki jest areał, bo to takie same kliny gdzieś tam wkoło fotowoltaiki, gospodarstwa,
jakieś takie tam poprzeczniaki. Nikt nie jest w stanie określić, czy to jest skoszonych 6 hektarów, czy 8, czy 10. Znaczy no widać po szybkości napełnianiu zbiorników, że że idzie dosyć szybko, no tak to określę, ale to wiecie, skoszonych może będzie właśnie kilka hektarów, do 30 jeszcze daleko i dopiero jak się 30 skosi, dopiero będziemy mogli sobie coś tam powiedzieć o wydajnościach, a jak na razie to możemy o wilgotności powiedzieć, a ta jest wysoka. Troszkę mnie się z czubkiem nasypało. A spada. Nie ma pustych przebiegów. Dobra. Już jedną dzisiaj suszarnię zrobiłem, wysypałem, znowu zaczęto się nabałaganiło. No ale co, życie. Teraz suszę drugą, na jutro trzecia i zrobione. I jedna uwaga co do tego asfaltu, tego frezu asfaltowego, czy jak to się nazywa. Jeden minus on ma taki, że nie jest na całym podwórku. I niestety to błoto jak się ciągnie, niesie na niego, no to nie da się go z tego błota zgarnąć i to się wtedy tam kurczę kotłuje, zakleja, no i robi się błoto. Czyli na przyszły rok mam nadzieję, że funduszu starczy i chociaż tutaj właśnie między chlewniami dokończę sobie tu utwardzanie, tak żeby już tu jedna część chociaż była i już będzie elegancko. Tutaj mam sprzątnięte, gdzie kukurydza była. We wiacie mam jeszcze jedną suszarnię, że tak powiem, gdzieś tam około 13 ton jeszcze jest. A standardowo ja ciągniki chowam, przyczepy chowam gdzieś pod dach. Nie lubię jak to stoi na dworzu, tą Wojtka przyczepę też schowam. Tak żeby na te święta, które są przed nami, wszystko było pochowane. Nie stało i marnowało się na dworze. Niedziela, bodajże 29 dzisiaj, nie, Fredek? Tak mi się wydaje. Właśnie piąta, jakoś tam chyba 40 już jest. Na nowy czas, bo dzisiaj mieliśmy zmianę czasu. Mam ostatnią suszarnię do suszenia z tego, co mieliśmy wcześniej nakoszone. Teraz mają być znowu jakieś opady deszczu. Także na raty sobie tak dziabiemy, tym bardziej, że też, że tak powiem, Maćkowi, kombajniście, też tak pasuje, wyjechał sobie teraz gdzieś tam dalej kosić pod Elbląg czy Nowy Dwór, gdzieś tam te okolice, stamtąd wróci, znowu mi nakosi i znowu będę miał tam co suszyć, ale też tak specjalnie zrobiliśmy, żeby, bo od dzisiaj, od popołudnia, poniedziałek, wtorek, chyba nawet środa ma dosyć mocno padać, więc suszenie w deszcz to takie też, na dwoje babka wróżyła, dwa. No, nie chciałem cały weekend rypać jak beduin. Dzisiaj zostało tak, że została mi ostatnia właśnie suszarnia. Także chciałem sobie to wysuszyć i mieć znowu te kolejne dni. Znaczy jakby nie padało, pewnie byśmy nakosili, ale też tak byśmy nakosili, żeby na wszystkich świętych nie było suszenia. No bo raz, że mówię, ta kukurydza jeszcze nie jest jakaś tam zasucha. No chyba, że walną ją mróz i ona już nie wyschnie. Nie wiem, już zaczynam się zastanawiać, no bo kurde, jedna ma, mówiłem chyba na skupie 37,5. Na skupie, rozumiecie, 37,5, a druga odmiana u mnie, to co woziliśmy na suszarnię, 31,5. Także jeszcze jest mokre w teorii. Teraz przymrozków ma nie być, ma być ciepło. Co prawda parę dni deszczowych, ale znowu temperatury dosyć wysokie, nawet 15 stopni. Niby tak prognoza pogody podaje, więc to jeszcze powinno wszystko schnąć. Jak widzicie, mam tutaj ostatki do załadowania. Polifoska dojechała, a i tutaj też jest materiał siewny. Kajenę to jakiś to jest jakaś nowa odmiana z raktu. Nie wiem, czy w ogóle ona jest jeszcze, czy ona teraz była w sprzedaży. Co tutaj jest? A, list przewozowy. I tutaj prowizjon. Tak? Tak, prowizjon. No i oczywiście do tego jeszcze banatus będzie wysiany, także tylko kiedy, powiedzcie. Ciągnik przygotowany, zaczepiony, a tu niestety klapa, błoto. Myślałem, że dzisiaj popadam, jak se pierdzielę, że dzisiaj zasieję, taki był plan, znaczy sobota, niedziela, żeby dokończyć sianie, natomiast no wczoraj popadało. Miało taki delikatny deszczyk być z rana,
a rypało do popołudnia. No też nie jakoś tam dużo, ale chyba ze 3 litry spadły i wcale sucho nie było, plus te 3 litry w zupełności wystarczy, żeby nie dało się siać. Także biorę się za łopatę, ogarniam do końca. W międzyczasie sobie tam do świn pójdę, jakieś inne pierdoły porobię. I no do koszenia jest jeszcze jakieś 22 hektary, 23, może 24, ciężko to powiedzieć, bo te kliny obkaszę, tak jak ja ostatnio mówiłem, jeszcze jest sporo, no wilgotność nie zachętnie, nie napawa optymizmem, natomiast to chyba też ostatnio wspominałem, no ten plon jest na pewno wyższy niż to, co do tej pory kosiliśmy, wpływ na pewno też ma wysoka wilgotność, no, ale mimo wszystko dosyć tam leci, zobaczymy jeszcze ile, ale czyli tak mam z tych 20, powiedzmy 3 hektarów, które zostały, 23 hektary to zostały na pewno, mam do wywiezienia jeszcze jakieś 50, może 60 ton na mokro i reszta do suszenia, czyli no powiedzmy może z tych 18 hektarów jeszcze do suszenia, czy jakieś 180, około do 200 ton i mam ponad 100 już, będę miał wysuszone, 125 gdzieś jeszcze wysuszone już suchego ziarna, tak? To jest 12 suszarnia się suszy. No i jeszcze te 15-16 suszarni jeszcze będzie. Także nawet nie jestem na pół metku suszenia. Tak wspomniałem, mam 100 kontraktu podpisane, czy tam nie wspominałem, po 740, 120 ton tutaj znajomy dla świń chce zabrać. Kolejny znajomy się odezwał, też by wziął suchą kukurydzę dla świn, także w miarę się to powinno rozejść. I też nie bawię się w takie granie na giełdzie, że tak to powiem. Czyli suszę, przetrzymuję i może będzie lepiej. Nie, tylko porównałem sobie cenę mokrej do suchej, oszacowałem sobie koszty suszenia i z takim mniejszym, pomniejszym, ale jednak zarobkiem sprzedaję na bieżąco. To, co mi zostanie poza kontrakt, poza to, co tam ci znajomi chcą odebrać, to sobie najwyżej zostawię jako taki tam jakiś kapitał giełdowy, że tak powiem, do grania, a reszta wyjeżdża i spokój. Także biorę się za robotę.